Głodawa, znana lepiej jako miasto trzech kultur, jest wyjątkowym miejscem leżącym nad wielką rzeką Bug na trójstyku granic Ukrainy, Białorusi i Polski. Liczy około 14 tysięcy mieszkańców, którzy mieszkają na powierzchni 18 km kwadratowych i mimo tego, że jest to niewielkie miasteczko, swoją historią mogłoby się podzielić z innymi miastami. Tu był leczony Iwan Bohun. Tutaj są dzieła architektoniczne Pawła Antoniego Fontany. Tu tworzył Henryk Sienkiewicz. Zawitał tu nawet marszałek Józef Piłsudski. Interesujące? Zapraszamy więc do obejrzenia kawałka naszej pięknej, małej ojczyzny. Wielka synagoga wraz z dwiema pozostałymi tworzą unikalny jak na te tereny zespół synagogalny. Wielka synagoga powstała w latach 1764-1774 według projektu Pawła Antoniego Fontany. Część funduszy na powstanie synagogi wpłynęło od rodziny Czartoryskich, a część od włodawskiej gminy żydowskiej. Wewnątrz możemy zobaczyć świetnie zachowaną szafę ołtarzową z 1936 roku, która jest jedną z najlepiej zachowanych w Polsce. W czasie wojny wojska III Rzeszy zbezcześciły to miejsce, przekształcając je w magazyny wojskowe i sklep. Natomiast od roku 1983 mieści się tu Muzeum Pojezierza Łańczyńsko-Włodawskiego ze stałymi wystawami poświęconymi historii i kulturze polskich Żydów. Znajdujemy się w dosyć historycznym miejscu, ponieważ obrządek bizantyjski, obrządek cerkiewno-słowiański już dotarł do tych miejscowości bardzo dawno temu, otóż przed w ogóle chrztem Polski. Oznaki tego mamy jeszcze do tej pory w Lublinie. My w tym miejscu też, jeśli chodzi o świątynie prawosławne, które powstały w miejscowości Włodawa, powstały one w czasie założenia tegoż miasta. I były to początkowo świątynie drewniane. Następnie okres Unii był, w tym czasie pierwsza świątynia murowana w 1843 roku została zbudowana. I następnie kolejna świątynia, w której obecnie się znajdujemy, w 1895 roku została poświęcona i istnieje do dzisiejszych czasów. Prawosławnych było tu bardzo dużo, zresztą o tym świadczy świątynia, w której się znajdujemy. I dopiero ten czas burzenia świątyń, wysiedlenia ludności spowodowało zanik ludności prawosławnej na tym terenie. I w 1956 roku, po 10 latach zamknięcia tejże cerkwi, została otworzona i do dzisiaj funkcjonuje nieprzerwanie aż do tej chwili, prawda? I liczy obecnie wiernych około 60. Chcę nam opowiedzieć trochę o samym zakonie Paulinów. Skąd wzięli się we Włodawie? Na początku XVIII wieku sprowadził ich hetman koronny litewski Ludwik Pociej
w ramach wdzięczności za uratowanie mu życia, kiedy ród Sapiehów czyhał na niego i znalazł schronienie w klasztorze w Warszawie, Paulinów. No i tak to się zaczęło. Rozpoczęła się budowa klasztoru. Kościoła oczywiście, fundator zmarł. Trzeba było organizować z własnych środków budowę kościoła, która się trochę ciągała. Udało się ukończyć kościół, klasztor. Wszystko dobrze szło do 864 roku, kiedy to w ramach represji za powstanie styczniowe majątek zagarnięto, archiwa biblioteki również, kosztowności zabytki też. Mnichów wywieźli pod eskortą na Jasną Górę. Wróciliśmy tutaj w 1992 roku najpierw do kościoła, a później były starania, żeby odzyskać ten budynek, w którym był Urząd Miasta i jego urzędy. Dzięki przychylności ludzi, dobrych ludzi z Wodary, udało się nam odzyskać ten klasztor, rozpoczęły się remonty. Został przywrócony do pierwotnego kształtu. Teraz trwają remonty przy elewacji kościoła. Z Kopawą to łączy mnie wszystko. Przede wszystkim urodziłem się w Wodarze. Całe dzieciństwo i młodość spędziłem w tym mieście. Po studiach właściwie nie było innego rozwiązania, jak powrót do miasta, bo wszystko przemawiało za tym, żeby tu we Włodawie się osiedlić, znaleźć pracę. No i tak już zostało do dnia dzisiejszego, także z Włodawą łączy mnie dzieciństwo, łączy mnie młodość, łączą mnie wspaniałe wspomnienia i to jest po prostu moja ojczyzna. Urodziłem się we Włodawie, czyli jestem rodowitym mieszkańcem Włodawy. Natomiast przez okres studiów później pracowałem za granicą, więc przez kilka lat przebywałem poza. Natomiast po powrocie tutaj rozpocząłem swoją działalność związaną ze swoim zawodem, z praktyką lekarską weterynaryjną i pozostałem. Samo miasteczko bardzo ciekawe historycznie, a interesuje mnie historia w ogóle. Więc ze względu na historię tego miasta, ze względu na ciszę, ze względu na spokój, postanowiłem. Życie powiedziało mi, mieszkasz teraz tutaj, żyjesz teraz tutaj.